jak mam zrozumieć, kiedy mi nikt nie wyjaśni? Można by się posłużyć słowami Etiopczyka z Dziejów Apostolskich. No to może nowa jakość życia? Właśnie ukazało się drugie, znacznie poszerzone wydanie projektu Nowa Jakość Życia. Biblia jest najważniejszym dla mnie drogowskazem, ale znam również filmy Nowa Jakość Życia, które są bardzo dobrym wprowadzeniem do przeżycia niedzielnej mszy świętej. Chcemy przez ten projekt filmowy rozkochać wszystkich w słuchaniu słowa, w Ewangelii. Filmy poznałam dzięki swoim wizytom w Centrum Formacji Duchowej, gdzie regularnie staram się przyjeżdżać z mężem na rekolekcje. Uważam, że Centrum Formacji Duchowej, realizując projekt Nowa Jakość Życia, trafiło w dziesiątkę. Oglądając te filmy, mamy z mężem wrażenie takiego przenikania się naszego życia rodzinnego z życiem Bożym. Są emocje, jest wiedza, jest wizualizacja. A może ktoś powie, nie za długo, młodzi się znudzą. To kawałek. Przecież można włączyć jakiś element przekazu, ubogacić jakąś metodą. Jak zainteresować młodzież na katechezie Ewangelią? Jak w parafii ożywić słuchanie Ewangelii? Jak pomagać tym, którzy spotykają się na czytaniu słowa w grupach biblijnych? Bóg wymyślił sobie, żebyśmy mieli do Niego dostęp przez tekst. Maluje słowem, ludzkim słowem, swoje myślenie o świecie, o człowieku. Nowa jakość życia. Zachęcam. Bardzo chętnie obdarowujemy rodzinę. Projekt Nowa Jakość Życia to jest bardzo dobry projekt. Jedną rzeczą jest przygotować projekt, ale drugą, równie ważną, może i trudniejszą, jest dotrzeć z tym projektem do ludzi. Jeśli ten projekt Was przekonuje, mówcie o nim innym, dzielcie się. Niedługo Boże Narodzenie. Nieraz szukasz prezentu, który chcesz komuś podarować. Być może ten prezent, ten dar sprawi komuś wielką radość. Ewangelia pod choinkę. Ewangelizujmy razem. Ewangelia jest dla wszystkich, jest piękna. Wielu ludzi jeszcze o tym nie wie.